Siemacie ludzie. Środa wieczór, a zatem czas na pogaduchy. Przemysław Sierakowski, kłaniam się i zapraszam. A dzisiaj sneakers, a tych, którzy wykorzystując przedświąteczny nawał pracy na poczcie, postanowili jeszcze bardziej dociążyć pocztowców. Poza tym króciutko o tym, co się wydarzyło, a potem dwóch frapujących, interesujących gości. Ten, który w ciszy postanowił zakończyć bardzo długą, niezmiernie bogatą karierę. A zaraz potem o tym, czemuż to w jaskółczym gnieździe wciąż jakoś się nie udaje. A zatem poczynajmy. Na dobry początek sneakers. Sneakers dla pocztowców. Otóż fabryka GM piórem swego obecnego zarządcy, syna Giuseppe Marzotto, wystosowała list. List nie pierwszy, być może nie ostatni, adresowany, jak to w zwyczaju tej firmy od mniej więcej 5 lat, do dealerów i do tunerów. O co poszło? No, o to poszło, że fabryka uważa, iż niektórzy z tunerów, w tym wypadku jeden konkretny, skopiowali jej części, jej silnik. Tunerzy, jak jeden mąż, bagatelizują sprawę, twierdząc, że to nie pierwsza, nie ostatnia taka korespondencja, że trzeba będzie się spotkać, pogadać, wszystko wyjaśnić i na pewno nie będzie z tego żadnej wielkiej burzy. Głosem rozsądku wydawała się tutaj wypowiedź Marcela Gerharda. On jedyny bowiem stwierdził, że jeśli GM chciałby udowodnić komukolwiek plagiat, podróbę, wykorzystanie nazwy, patentów, techniki, no to najpierw trzeba by wprowadzić w Speedwayu homologację części, całych silników, ram, wszystkiego, co dotyczy ścigania. Póki tych homologacji nie ma, póki w zasadzie każdy może podejrzeć, spróbować i wyprodukować własny element, pod warunkiem, że będzie potrafił go sprzedać i znajdzie klientów. A że rynek żużlowy średnio wielki, no to i pewnie w fabryce GM-a nie opłacało się skierować kroków do urzędu patentowego i zastrzec swoich wyrobów, czy swojego wyrobu, czy poszczególnych elementów. Ja pamiętam jedynie, że jak świat światem, zawsze kupując nowy silnik, czy to GM-a, czy konkurującej wtedy jeszcze skutecznie Jawy, czy gdzieś tam na początku lat 90. Godema, zawsze na dobry początek wymieniało się wszystkie bebechy. Tłok Omega, korbowód Carillo, zawory, sprężyny zaworowe. To wszystko trzeba było ze środka wyrzucić, by wstawić te elementy, które nazywało się, że są lepsze, wytrzymalsze, dają lepsze osiągi. Wtedy, na początku lat 90., tak do końca nikt jeszcze nie potrafił tego sprawdzić. Ale te fabryczne, one też były wykorzystywane, bo z nich korzystała młodzież, czy to w szkółkach, czy to na początku swojej drogi, tuż po uzyskaniu licencji. Teraz finanse zabijają wszystko, czyli zabijają klimat, dobrą atmosferę, a że jedyny na rynku pozostały producent GM, no pewnie mocno odczuł skutki pandemii, których to skutków nie odczuli aż tak bardzo tunerzy, no to postanowił po raz kolejny przypomnieć
o swoim istnieniu i dać psztyczka tym, którzy zarabiają, jak uważa młody Marzotto, jego kosztem. Tylko to trochę bardziej złożony problem, bo trzeba by najpierw swoje technologie opatentować, a potem na bazie tych patentów dochodzić swoich praw. Póki tego nie ma, póki nie istnieją homologacje, trzeba będzie pewnie spotkać się w jakimś neutralnym miejscu, usiąść przy okrągłym stole, no i pogadać, a rozmowna w tych pogaduchach z pewnością nie zawadzi. Póki co jednak za publiczne kręcenie afery tam, gdzie chyba tak do końca jej nie ma, Snickers, no bo zawsze lepiej się dogadać, niż drzeć ze sobą koty. Za nami, moi drodzy, Tomaszów, finał europejskiego ścigania w Ice Speedwayu. Ci, którzy wytrwali ponad 4-godzinną transmisję, pewnie sporo się dowiedzieli o tej dyscyplinie. Popatrzyli także, jak wygląda w praniu. A ja mam tylko nadzieję, że te zawody będą przyczynkiem do ponownego rozruszania i próby może nawet nie tyle reaktywowania, co aktywowania dyscypliny w Polsce. Były czasy świętej pamięci Grzesia Knapa, który ciągnął ten wózek, jeździł na dobrym poziomie. Obok niego próbował Miro Daniszewski, próbował gość w studio Michał Widera. No ale jakoś to się nie rozwinęło i w zasadzie z odejściem Grześka Knapa przeszło do historii. Teraz pojawił się bratanek Grzegorza, Michał, który wystąpił w tych zawodach. Chociaż, jak wspominali goście w studio, chyba znacznie rozsądniej byłoby, gdyby najpierw udał się na kilka tygodni do Rosji. Tam potrenował, przypomniał sobie, o co chodzi w Ice Speedwayu, bo wtedy szanse powodzenia byłyby znacznie większe. Teraz ma być kontynuowana ta zabawa. Tomaszów się spisał, Tomaszów chce bawić się w lodowy żużel dalej, a zatem jeśli w przyszłym roku miałyby się odbyć kolejne zawody, no to warto pomyśleć, czy tego potencjalnego reprezentanta Polski nie przygotować solidniej, a przy tym, czy nie wykorzystać okazji, by rozruszać na powrót Ice Speedway nad Wisłą. Dobry chyba pomysł miał Miro Jabłoński w studio, kiedy to mówił, że ściganie na lodzie może być rodzajem przedłużenia kariery dla byłych żużlowców z klasycznego toru, tych, którzy wycofali się, którzy zakończyli przygodę ze ściganiem. Oczywiście sprzęt zupełnie inny, oczywiście technika jazdy również zupełnie inna. Pewne nawyki z klasycznego speedwaya mogą przeszkadzać w ice racingu i odwrotnie. No ale ktoś, kto ścigał się w klasycznym żużlu, ktoś, kto wytrenował przez lata choćby nawykową pamięć mięśniową i kilka innych istotnych czynników, mimo wszystko będzie miał zdecydowanie łatwiej, bo jemu przyjdzie poznać tajniki sprzętu i liznąć nieco techniki jazdy. A w tym pomagają wycieczki, czy to do Szwecji, czy to jeszcze bardziej do Rosji, gdzie ta odmiana żużla jest niezwykle popularna. No i jeszcze jeden temat, który przykuwał uwagę w ostatnich dniach. Andrzej Witkowski, były prezes Polskiego Związku Motorowego, stwierdził, że najwyższa pora, by powiększyć Ekstraligę do 10 zespołów.
No i wokół tego rozgorzała dyskusja. Ja nie chcę tutaj jakoś bardzo merytorycznie rozkładać wszystkiego na czynniki pierwsze. Powiem tylko, że pamiętam czasy, kiedy ekstraklasa, bo tak się wtedy nazywało, liczyła 10 drużyn, pozostałe ścigały się w drugiej lidze i tylko te dwa poziomy rozgrywkowe funkcjonowały w Polsce. I moim zdaniem to były mądre i dobre czasy, a podział na trzy szczeble to tylko mocarstwowe zapędy bez większego uzasadnienia merytorycznego. No i na tym poprzestańmy. Czy i co wyniknie z pomysłu czy hasła, które skutecznie w mediach rzucił Andrzej Witkowski, to pokaże czas i ja czy inni wpływ na to mamy niewielki. Widać, że środowisko prezesów również troszkę podzielone w tej materii, zatem coś się dzieje, bo zwykle gdzie dwóch Polaków, tam trzy opinie. I tak to powoli zaczyna wyglądać z przywróceniem 10 zespołów w Ekstralidze. Zatem poczekajmy, a ja prywatnie po cichutku otrzymam sobie kciuki za realizację pomysłu, ponieważ od dawna jestem zwolennikiem i na miarę skromnych możliwości orędownikiem startu w najwyższej klasie 10 drużyn i podziału rozgrywek na 2, a nie 3 szczeble. No ale dość raku, naopowiadałeś się, pora na gości. A gośćmi dzisiaj Rafał Okoniewski, ten, który ćwierć wieku spędził na żużlowych torach, a teraz po cichutku, skromnie postanowił zakończyć przygodę. Potem zaś znany doskonale, szczególnie w Tarnowie, Robert Kuszczał. To początek lat 90. To złota era tarnowskiej młodzieży. Potem przez chwilę kierownik drużyny, obecnie niezwiązany z Jaskółczym Gniazdem. Na czym to polega? Jest duży sponsor tytularny. Są środki. Ale z każdym rokiem nie ma mody na Speedway, a stadion na Mościcach wygląda coraz gorzej. A zatem zostańcie z nami i posłuchajcie. Rafał Okoniewski. Rafał, ogłosiłeś niedawno zakończenie przygody ze ściganiem. 25 lat życia żużlem. I tak nagle, ciach, koniec, nie wracamy? Chyba niemożliwe. No tak, ciach i koniec, no. Nie, tak poważnie, no to nosiłem już się z tą decyzją jakiś czas temu, od jakiegoś czasu można powiedzieć, bo już 2 lata się zastanawiałem, co dalej i przyszedł w końcu ten czas, że trzeba powiedzieć sobie dość, no. 25 lat startów, tak, do tego 3 lata jeszcze wcześniej też w szkółkach gdzieś się rozbijałem, także w sumie przejechanych trochę tych okrążeń myślę, że mam w swojej karierze i czas wielki skończyć. No, młodzież też wybiera. My się robimy coraz starsi, aczkolwiek nie ujmując tutaj nikomu, bo też Piotrek Kutasiewicz czy Damian Baliński, mówię tutaj z naszych, to też Grzegorz Walasek, są jeszcze starsi i teraz to szybko mi tak przyszło na myśl. Nie wiem, czy to już pominąłem, ale... Na pewno Runę Holte, bo on jest jeszcze starszy. No tak, no a to też paszport na polski, to może... Ja mówię tu o Polakach, ale... No też można naszego Rysia też
zaliczyć, tak? No. Myślę, że to jeździć trzeba dopóki to sprawia przyjemność. No, mi w tym ostatnim czasie to już mniej sprawiało przyjemność, ponieważ no, ten sezon w moim wykonaniu już nie był taki, jakbym chciał. Wiadomo, no, obostrzenia covidowe, cięcia covidowe i to wszystko i nie na wszystko też było można sobie pozwalać, aczkolwiek ja nie mogę też narzekać, bo byłem otoczony opieką pana Janka i Andrzeja Gertarków, także no niby ten sprzęt miałem, ale nie umiałem się z nim dogadać i to wszystko takie dla mnie było ciężkie w ostatnim czasie, jak to można tak nazwać. No i stąd też ta decyzja. No, ja myślę, że w sporcie to, co miałem osiągnąć, to już osiągnąłem i nic więcej bym tutaj nie osiągnął. Także no, myślę, że... No dobrze, Rafał, ale tak ćwierć wieku na torach, a odszedłeś tak trochę po cichutku, skromnie. Nawet bez turnieju pożegnalnego. No widzisz, no też to już ci odpowiem na pytanie, no. Napisał, bo prosiłeś o kontakt, próbowałeś się ze mną skontaktować i ja długo milczałem, bo widzisz, jestem takim człowiekiem, że nie lubię rozgłosu, nie lubię no lubię ciszę, spokój i myślę, że to mi to jakoś dobrze, a skoro cisza i spokój twoim hobby, gdzie się wyciszasz, jest wędkarstwo, to wolisz spinning, czy w mętnej wodzie też zdarzało się łowić? No to zaraz ci odpowiem na to pytanie, ale chciałbym skończyć tam. Okej. Okay. Rozśmieszyło mnie, jak napisałeś nie żył i ten, no to już się rozbawiłem, mówię, będzie fajnie, no to kurczę, wysłałem kontakt do mnie, ale to już tak poważnie teraz, no to z tym wędkarstwem, to nie no, wiesz, z tym się też zajmuję już od dłuższego czasu i łowiłem różnymi sposobami, metodami, aczkolwiek teraz wyszedłem od kilku lat na typowo spinning i tym się też zajmuję. Jest to frajda, dalej wiesz, kombinacje, to tak jak tutaj ze sprzętem się ustawiało, to tak samo tam ta kombinować nie wędką, ale zmianą, no jakby można powiedzieć, ustawie przynęt, obciążenia, kolorów, na każdej wodzie to innego, no i refleks, tak? To dalej no, myślę, że... Tego akurat ci nie brakowało, z tego co kojarzę. Sportowa. I też uczestniczyłem już w jakichś tam zawodach spinningowych z różnymi rezultatami, ale to ja już też podchodzę do tego inaczej, bo całe życie się ścigałem i rywalizowałem. Teraz po prostu no, tam spędzam mile, fajny czas, poznaję nowych, fajnych ludzi. To jest piękne. To jakiego największego okonia wyciągnąłeś? Oj, no to 45 centymetrów, to już jest okoń dość duży. Wiadomo, że to nie jest jakiś tam rekord polski, ale to już jest doliczana do ryb naprawdę z okoni bardzo, bardzo dużych. Czyli dziewczyny nie mają na co liczyć. Taty i męża nie będzie częściej w domu. No akurat się tak składa, że też mieszkamy nad wodą i potem mam pod nosem praktycznie wychodzę z domu i jestem. Także nie, no spływam czasami do domu na kawę czy na obiad. Także to tym nie jest. Rafał, 25 lat na torach, ale aż 9 klubów w tym czasie. Jakiś taki za bardzo wierny to nie byłeś. 4 lata to zdaje się maksimum w jednym miejscu, prawda? Masz tak, ADHD? Nadpobudliwy tak. Jesteś? Skąd się to wzięło, jak sądzisz? Nie, ja myślę, że wiesz, to też jest... cały czas stawiałem na rozwój swój, na...
To nie jest tak. To może kibic to też tak odbiera, że zmieniałem, ale rzeczywiście z początku tej mojej drogi no nie było jakoś kolorowo i też postawiłem na rozwój. No tutaj w Unilesz to było jak było, wiadomo jakie czasy były i moich rodziców też no nie było stać tak na to, żeby ułożyć na mnie jakieś duże pieniądze i żebym się mógł rozwijać, ponieważ no, po tacie sprzętu też jakiegoś tam nie zostało. A wiadomo, to jest sport bardzo kosztowny i stąd też no, jakoś tam nie zauważono i wylądowałem w Pile. Było to też poparte jakoś finansowo czy sprzętowo bardziej w tamtym czasie, gdzie też praktycznie no... No Piła dodajmy na fali entuzjazmu, oni byli po reaktywacji, tam był szał na żużel, tam byli sponsorzy i tam były wyniki też na początku. Zaraz dostałem motocykl, jakiś silnik, jakieś coś tam i ruszyło, tak, no i w tym wieku początków zawodnika, no musi być to wszystko dopieszczone i to wszystko musi no wejść w swoje tryby, tak? I jak to wszystko jest, no to wtedy jest wynik. Do tego jeszcze też wspierał mnie mój tata, gdzie też może nie na samym początku, ale później w dalszej części kariery też mi robił silniki. No i to tak wszystko po kolei szło. Później rzeczywiście zmiana tam na Gorzów, Zieloną Górę, później Leszno. Tylko, że to wiesz, jeździsz w klubie, dopóki cię szanują, dopóki uważają zawsze, że no jesteś poważany, potrzebny, a jeżeli później już spadasz na drugi plan, to tak to średnio wygląda. I nie ma sensu się męczyć, tak? Później, może nie sentymentów, tylko że nie było już chemii takiej, no i myślę, że tak to można nazwać, stąd też te odejścia, a później też w dalszej części kariery, bo też odejścia były, ponieważ jakieś kontuzje, później już mnie klub nie chciał, nie widział w swoim składzie, było trzeba szukać gdzieś indziej, także tak to w moim przypadku się toczyło, no i tak chyba to było, tak można skrócić. No ale wejście miałeś niesamowite, bo trzy pierwsze sezony w Pile i trzy medale drużynowych Mistrzostw Polski chociażby. No tak, to tak jak wspominaliśmy, no to Piła była na tej fali wznoszącej, miała też dobrych zawodów, poparte to było sprzętem, no i nikt wtedy idzie, to tak jak teraz w Unileszno jest dobrze, mieli swoich juniorów, wychowanków, do tego seniorzy też bardzo dobrze jechali, no i wynik mówi sam za siebie, tak. No ale mimo wszystko centrala chciała cię wyeksportować i to aż na południe Afryki, prawda? Pamiętasz tę eskapadę? No byłem, rzeczywiście, tak, pojechałem na ten wypad, bardzo fajnie i miło go wspominam. Przy okazji też... To był, przypomnij, 96, 97 rok? Do jakieś... 97 dokładnie rok, no. Trochę pojeździliśmy, trochę pozwiedzaliśmy. Dobra, ale zanim dojechaliście, to jeszcze musiało się dziać, tak? Najpierw pożar na lotnisku Heathrow. Nie zdążyliście na Stanford na przesiadkę. Potem motocykle poleciały do Zurichu zamiast do Kapsztadu czy Johannesburga. Trzeba było odwołać pierwsze zawody. No tak, najważniejsze, że my doleczyliśmy, tak? Szczęśliwi, że już jesteśmy po takiej rzeczywiście przygodzie. No szkoda, że nie doleciały wtedy te motocykle, bo zawody nas jakieś tam minęły, ale myślę, że to cel był całkiem inny, tak? Te motocykle, zawody to były jakieś tam dodatek. Głównie to była jakaś tam wycieczka, nagroda
dla tych zawodników, którzy tam w danym czasie fajnie jeździli. To taka kadra juniorów pojechała, prawda? Bo to był Krzysiek Cegielski, Rafał Dobrocki, tam był chyba Przemoc Eichert jeszcze, jak pamiętam. No i chyba Andrzej Szymański też, prawda? Andrzej Szymański i Eichert był, tak. Zgadza się. Czyli pozwiedzaliście, a te tory to tak, takie bardziej europejskie, czy niekoniecznie? No nie, no to wiesz, to takie były... No niby nawierzchnia jakaś tam utwardzona trochę była i szło po tym jechać. Aczkolwiek przerażały te bandy, bo bandy były na przykład z opon całe wytapetowane, takie na 2 metry ściany, kurcze, na łuku zasypanych opon. Także jak do tego się tam ktoś przykleił, to motor zaraz dźwiga hoj i bardzo twardo było, bo praktycznie to sama ziemia. Albo metalowe wręcz takie z szyn też były bandy. Także to na dzień dzisiejszy, no to myślę, że nie do pomyślenia, bo raz, żeby regulamin tego nie dopuścił i no nie wiem, czy ja bym w drugi raz się zdecydował jeździć przy takich bandach na takim torze, tak? No ale wtedy świeżak, głodny jazdy, do tego ciekawe miejsce można było. Dokładnie. I się jechał. A Afrykanie dawali radę? Byli w stanie wam zagrozić sportowo? No nie, z tego co sobie chyba przypominam, to wszystko tam pierwsze te czołowe miejsca my zajmowaliśmy. Aczkolwiek no było też się z kim pościgać, także tam taki, nie wiem, Karl Lecki chyba jeździł i tak. Bewen, to oni też nawet u nas tutaj w tych czasach przyjeżdżali w sezonie i też tam też jakieś swoich sił próbowali, także nie tak do końca. Publiczność że... dopisywała, tak jak w Polsce chociażby, czy bardziej to było na zasadzie jarmarku? Tak, to była zabawa, to dużo było, no tam Żużel nie jest taki popularny, myślę, że do dzisiaj, ale dużo było ludzi z Polski, Polonii mieszkających tam i też jak usłyszeli, że Polacy jeżdżą, no to licznie tam nas wspierali i dopingowali, pojawiali się na zawodach. Republika Południowej Afryki długi czas była izolowana z uwagi na apartheid. Tam widzieliście jeszcze jakieś ślady? Mówiło się o jakichś płotach, zasiekach, oddzielaniu pewnych dzielnic dla czarnoskórych mieszkańców. To w tamtym czasie jeszcze było widać? No my już trafiliśmy tam, pojechaliśmy po, ale to był krótki czas po, także tak, no takie, co mi chyba utkwiło najbardziej w pamięci, to fryzjerzy, na przykład stoisko fryzjerskie przy ulicy, na trawniku, cztery kołki, kawałek folii, zbite to wszystko, plakaty takie z gazety i krzesełko i tam czarny człowiek siadał i strzykł tą fryzję. I co, dredy też ci zrobił? Czy... Proszę? Dredy też ci potrafił zrobić, nie? No nie, my tam nie chodziliśmy. Później z jeszcze takich rzeczy, to te slumsy też, no, takie wrażenie na mnie też... Przygnębiające raczej było. Przygnębiające, zgadza się, no bo to nie jest jakiś fajny, miły widok. No tak, tak. Później co jeszcze nas spotkało, to w drodze do warsztatu, kiedy szliśmy czyścić motocykle, a taka gromada, grupa czarnoskórych też ludzi wyleciała za nami z cegłami. Tak faktycznie dobrze, że dotarliśmy, wleciliśmy do tego warsztatu, bo krucho by chyba z nami było, no. To taki czas był. Oni też reagowali na białoskórych tak, a nie inaczej. Na szczęście rzucali w nas kamieniami, cegłami jakimiś, ale,
ale ten właściciel tego warsztatu wyszedł, pamiętam, z pistoletem, zaczął im tam grozić i rozgonił to warsztat. Później już tak odważnie nie byliśmy, chodziliśmy tam po ulicach. O, działo się, znaczy. No działo się, działo. No dobrze, to wróćmy w takim razie w bezpieczniejsze rejony, na domowe podwórko. Po zakończeniu wieku juniora, pierwszy rok seniorski w domu, w Lesznie, i wtedy ostatni medal w dorobku drużynowych mistrzostw Polski. Wydawało się, że łatwo tatę dościgniesz. Tato całą karierę w Lesznie, 12 medali, 5 złotych. Ty, młokos, gołowąs, 22 lata, już 5 medali w dorobku. No a tu okazuje się, że ten z Lesznem to był ostatni. Czego brakło, że te krążki tak nie kochały Okonia? No nie wiem. No myślę, że w sporcie to jest tak jak w życiu. Trzeba się znaleźć w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Otoczyć się, trafić na dobrych ludzi i wtedy to też jest lżej. No. Myślę, że szczęśliwie jeździć i to jest najważniejsze, żeby kontuzje omijały, a w tym czasie no, tak to wszystko jakoś później rzeczywiście nie pod górkę szło i może też niekiedy złe wybory. No nie wiem. Tak. No ale były też sukcesy, bo choćby złoty kask we Wrocławiu, gdzie pokonałeś koalicję gospodarzy, albo srebro 2012 z Zielonej Góry indywidualnych mistrzostw Polski. Wtedy rozstrzygnięcia zaskakujące dla wielu, ale też jechała przecież cała czołówka i Tomek Jędrzejak świętej pamięci, który to wygrał, ty, który byłeś srebrny, Krzysiek Buczkowski z brązem, byście tę elitę całą pokonali. Który z tych tytułów jakoś bardziej zapadł ci w pamięć, bardziej sobie cenisz? Też to kurczę, no ja nie przywiązuję wagi do jakichś tam tytułów. Dopiero tak faktycznie nawet nie wiedziałem, że jakieś, no wiedziałem, że jakieś tytuły miałem i jakieś tam swoją jazdą przyczyniłem się do jakichś tam medali. Aczkolwiek nigdy nie przywiązywałem do tego wagi i nawet teraz czytając po zakończeniu jakieś tam artykuły, to tak dopiero odkopałem to wszystko w pamięci, że rzeczywiście no coś tam w tym różlu zrobiłem, jakąś kartę w historii też zapisałem, no. Ale wcześniej jeżdżąc, to jakoś tak mówię, nie. Liczyło się tu i teraz, a statystyki niech prowadzą inni, tak? Proszę? Mówię, liczyło się tu i teraz, a statystyki niech prowadzą inni, fachowcy w tej dziedzinie. No, dokładnie, no to co było, to zawsze uważałem, że to już jest historia, a trzeba iść do przodu. Nie patrzyłem w tył, tylko to co będzie, tak? A na koniec, no to jakieś tam podsumowanie. Rzeczywiście niektórzy ludzie tutaj popisywali to wszystko. Nie mówię, że to nie jest miłe, bo samemu mi się łza w oku zakręciła, czytając to, że tego trochę tam było no i coś tam zrobiłem dla tego sportu. Także w tym roku też, bo tak faktycznie to już w tym roku nie miałem jeździć w Ostrowie. Z racji tego, że już, tak jak wspominałem wcześniej, też się zastanawiam nad zakończeniem kariery, do tego ta pandemia, sezon opóźniony, już mnie to też wkurzało, dobijało, do tego jakieś tam też cięcia finansowe i to tak wszystko jakoś zniechęcało mnie, aczkolwiek no, było hasło, że no trzeba uratować ten żużel, tak? No jak nie my, no to kto? I żeby ten klub
też istniał dalej, no to ten rok podjąłem jeszcze rękawicę, żeby ta Ostrowia dalej była na tej mapie żużlowej i żeby wiodło jej się jak najlepiej. Zresztą też mimo tego, że sezon miałem słaby, ale bardzo miło ten rok z tymi ludźmi tam, wszystkimi trenerem, prezesem, sponsorami, bardzo zawodnikami, bardzo miło wspominam i zawsze będę go miło wspominał. Skoro tak zrobiło się sentymentalnie, nostalgicznie, to zahaczmy jeszcze jeden wątek. Twój tato, ważna postać? No tak, no. Bardzo ważna postać, jak to każdy tata, myślę. A w moim przypadku jeszcze mechanik, menadżer. W tamtych czasach myślę, że też psychologicznie też dobrze podchodził do mnie. Także no, człowiek naprawdę dla mnie bardzo wielki i do dzisiaj mi go bardzo brakuje i myślę, że być może gdyby jego mi w pewnym momencie nie zabrakło, to też te sukcesy też by były chyba inne, bo za niego, kiedy żył i się mną opiekował, to było całkiem inaczej. No, może to też był trochę, teraz jak z perspektywy czasu patrzę, to był też minus, że robiliśmy wszystko sami, tak? Że on się opiekował tym sprzętem i nie był dopuszczany nikt inny. Nie mieliśmy silników od innych tunerów i przy śmierci taty tak faktycznie to zaczynałem żużel od nowa. Uczyłem się nowych rozwiązań, nowych silników, nowych tunerów i tak to było. No, po tej śmierci no, nie było różowo, później trafiłem na Jana Andersona i tam akurat w tej stajni mi spasowało i wróciłem, no, można powiedzieć, na już lepsze tory. Ale to też bywało różnie, no. Były sukcesy, później były jakieś porażki, znowu szukanie tego sprzętu i to tak cały czas błądzenie. Lepsze, gorsze momenty. No i tak było. A tu, kiedy tata żył, no to coś nie pasowało, coś nie wyszło, silnik na stół i już było robione. Już następny mecz był idealny, tak? Że tego zabrakło, no. Niestety. Rafał, no ale teraz ty jesteś tatą. Musisz być ostoją, opoką dla swoich dzieciaków. No tak, zgadza się, no widzisz. Teraz jesteśmy właśnie w Poznaniu, byliśmy kupować kaski, fraki, rękawiczki na święta, bo córka zajmuje się jazdą konną, skacze z przeszkody i bardzo jej kibicuje. Także dalej ten sport w naszej rodzinie myślę, że pozostanie. Syn jeździ trochę na krosie. Zresztą teraz też kończąc jazdy na żużlu, to razem chodzimy też na salę. Dalej przygotowujemy się no już nie do sezonu, tak, ale już bardziej rekreacyjnie i dla siebie to robimy, żeby utrzymać jakąś formę i tyle. Także z dzieciakami myślę, że mam bardzo dobry kontakt. Co wcześniej też tego kontaktu może córką jest inaczej, ale z synem, ponieważ był bardzo, bardzo wcześnie i ja jeszcze tych jazd miałem bardzo dużo i Szwecja, i Rzeszów, i tutaj Liga Polska, jakieś turnieje, jakieś coś. A i tego dzieciństwa, no niestety nie mogłem mu zapewnić, że tata był, że tata wszędzie z synem jechał i wszystko mogliśmy zrobić, bo wpadałem jak po ogień do domu, ale to myślę, że jak każdy żużlowiec czy sportowiec, no bo tak tego sport poświęcenia wymaga i tak to było w moim przypadku.
ale myślę, że teraz nadrabiamy ten stracony czas i stąd też poniekąd to też miało wpływ na tą decyzję, że kończę, bo raz, że już mam 40 lat, może nie jestem jakiś bardzo stary, ale na żużlu to już jest jakiś tam wiek. No i chęć bycia trochę z rodziną. No, powiem szczerze, że z perspektywy czasu też patrząc na to, to mnie najbardziej też wkurzało, że w późniejszym takim etapie tej mojej kariery, że to te najlepsze takie dni słoneczne, letnie, ciepłe, gdzie wszyscy tam się spotykali nad wodą przy jakiegoś grilla, robili znajomi zapraszali, a no nie było na to czasu, tak. Żona niestety musiała być w domu i z dziećmi, a ja na zawodach. Także teraz myślę, że to wszystko nadrobimy wspólnie i będziemy fajną, wspaniałą rodziną. No i przyjaciele nieodzowni. Kolejny ważny człowiek, szef twojego teamu, Darek Głowicki. Zgadza się, no. Z Darkiem mamy do dzisiaj kontakt dalej. Zdzwaniamy się, nawet wczoraj zdzwanialiśmy się i coś tam rozmawialiśmy. Darek jest bardzo fajnym człowiekiem ogólnie. Bardzo też dużo mi pomógł, dużo też jemu mogę zawdzięczać, bo był ze mną dość długi czas. Także ten kontakt na pewno zostanie. Razem też, no nie wiem, czy tutaj to można, wiem, że to nie będzie jakoś tam obcinane czy coś. Darek też przeze mnie poluje, ale nie wiem, czy ten wątek chciałem, żeby tam był, bo to myślistwo jest... Nie jest na topie w tej chwili, tak? W czasach ekologów. No właśnie i lepiej, żebyśmy to tak do naszej wiadomości. Także spotykamy się i mamy tematy teraz inne, oprócz żużla, bo żużel też na pewno zostanie, ale mamy swoje już tematy jakieś. Jeszcze tylko muszę go w ryby wciągnąć. No, nie wiem, jak to zrobić. Rafał, dzięki serdeczne za bardzo sympatyczną pogaduchę. No i mam nadzieję, że jednak ktoś zdecyduje się urządzić jakiś taki żużlowy piknik z turniejem pożegnalnym o konia, bo jednak trzeba uczciwie przyznać, że przez te ćwierć wieku zapisałeś się na żużlowej mapie Polski i to złotymi zgłoskami. Zatem tak po cichutku usunąć się w cień to chyba nie do końca. No nie wiem, ja takim człowiekiem jestem, mówię, rozgłosu nigdy nie potrzebowałem i nie lubiałem, także jedni odchodzą tak, drudzy inaczej, no zobaczmy, ja to chociaż odejdę, ale na pewno się będę pojawiał na żużlu, na zawodach jakichś żużlowych, bo no to był sport mojego życia i bardzo go kocham, lubię dalej, a zobaczmy jak Wiesiu Jagłusz, no to jest gość w ogóle dla mnie zagadka, można powiedzieć, no z nich no nie tak. Ma i tyle, tak, z tego co... Zginął publicznie, się zupełnie nie udziela. No z chłopakami, jak teraz też się spotkałem z Torunia, właśnie na rybach, bo przyjechali do mnie, no to też rozmawialiśmy na temat z Robertem, z tym jego mechanikiem, kto kiedyś tam u niego pracował. Przyszedł jednego razu, poszedł do klubu i wracając do warsztatu powiedział: chłopaki, ja już kończę, biorę tylko gogle, kask i bo wszystko, macie pracę zapewnioną u kogoś innego, a mnie już to nie będzie. No i rzeczywiście tak jak wyszedł, tak już nie było. Na zawodach nigdzie. Także myślę, że lepiej tak to skończyć, no bo ja nie obrażam się na żużel, dalej na pewno będę sympatykiem, fanem, będę kibicował bardzo wszystkim zawodnikom jeżdżącym, wiem co to jest za kawałek chleba. Nie jest to łatwe, nie jest to tak jak kiedyś mi ktoś powiedział, że to wsiadasz na motor, gaz odkręcasz, trzymasz kierownicy i to ci ta kondycja, przygotowanie jakieś, to nic takiego. Tak
Tak nie jest. Ja o tym wiem i bardziej podwójnie będę kibicował przede wszystkim tutaj naszym zawodnikom Polakom. No i córce w zawodach kipicznych, a synowi w krosie. No, dokładnie. No, w krosie to akurat tak rekreacyjnie bardziej syn jeździ, ale córka, on w zawodach startuje właśnie w piątek, ma zawody tutaj. No i teraz dopiero, Rafał, dowiesz się, jak to wygląda przeżywać z boku, z zewnątrz. No właśnie. Wszystkiego dobrego i raz jeszcze dziękuję za pogaduchę. Trzymaj się. Na razie, hej. Po tej stronie Przemysław Sierakowski, wywiadownia portalu Po Bandzie. Czy rozmawiam z Robertem Kurzdżałem? Tak, zgadza się. Uprzejmie informuję, że dla bezpieczeństwa naszych rozmówców wszelkie wywiady są nagrywane. Czy wyraża pan zgodę? Tak, oczywiście. Panie Robercie, jest pan byłym zawodnikiem unitarnów, byłym kierownikiem unitarnów, a zatem na rozgrzewkę pytanie jak w milionerach. Proszę tylko pamiętać, że ma pan 3 koła ratunkowe. Telefon do przyjaciela, pół na pół i pytanie do publiczności. Pytanie jest proste. Kermit to żaba, bohater Muppet Show Jima Hensona. Odpowiedź A. Odpowiedź B. Jeremy Doncaster, kolega z drużyny. Odpowiedź C. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Na pewno Kermit jest Muppet Show. Ale Jeremiego Doncastera nie kojarzysz? Nie, nie, jako Kermita nie. Na pewno nie. To jak twoim zdaniem wołaliście w czasie twoich startów w barwach jaskółek na Jema? Jeremy, jedynie tyle. Bo pamiętam, że jeden z naszych trener wymyślił Donki, które po angielsku trochę nie bardzo mu się podobało. A, no to pewnie kiepsko. Robert, to teraz już zupełnie serio. Zaczynałeś swoją karierę wręcz podręcznikowo, tak jak współcześnie. Nastolatek, który przebojem wdarł się do drużyny, 17-latek debiutuje w lidze. Okres juniorski bardzo medalodajny, tak to nazwijmy. Tarnów juniorów miał ci dostatek. Wtedy kto był twoim największym idolem? Czy idolem? No nie wiem, no raczej czy miałem akurat takiego wielkiego idola. Pamiętam wrażenie, które na mnie zrobił Zenon Plek, kiedy jeszcze byłem w szkółce, może nie, przyjął ten na jakieś zawody do Tarnowa. Był to człowiek z innego świata, także że to było takie pierwsze wrażenie, które zawodnik na mnie zrobił. Oczywiście poglądaliśmy naszych zawodników tej tarnowskich, pana Nowaka, Błaszaka. Było mnóstwo zawodników, którzy jeździli świetnie, których podglądaliśmy. I ogromne na mnie wrażenie zrobił Erik Gundersen, który tutaj w 1986 roku przyjechał na jakiś turniej przed Mistrzostwami Świata. To pamiętam, że jest biała skóra i cała otoczka związana z tym zrobiła na mnie potworne wrażenie. To pamiętam do dziś. No generalnie w tamtym czasie ludzie, którzy przyjeżdżali z zachodu, bądź nieliczni Polacy, którzy mieli szansę startować na angielskich torach, to oni dawali koloryt, ale przy okazji pokazywali też, jak ten żużel mógłby wyglądać, prawda? No zdecydowanie tak. To w ogóle w tym naszym marazmie polskim wtedy to było jak jakieś kwiaty z innego świata. Powiem wiosny, tak? Tak. Także że pamiętam, że cały stadion Tarnowy oglądał tego zawodnika. Mimo że przyjechał nim wtedy Jan Oswald Petersen, to jednak wszyscy patrzyli na Gundersena i on był niesamowity w tych zawodach. No dobrze, i trafiłeś sam do zespołu, zacząłeś startować. W tych młodzieżówkach Tarnów był potęgą. MDMP, pary juniorów. No, zanim to się zaczęło, to jeszcze tak do końca nie było. W sumie to jako pierwszy taki młodzieżowiec, który zaczynał zdobywać punkty w lidze tutaj, bo długo trwałem przez to i był Jacek Rępało.
który wszedł do zespołu rok przede mną, a wcześniej to naprawdę, jeżeli zawodnik bądź żółty zdobywał 1-2 punkty, no to był sukces wielki dla Tarnowa. I Jacek był tym pierwszym zawodnikiem młodzieżowym, który walczył z seniorami, który walczył już bardzo mocno z juniorami, także od niego się zaczęło de facto. On był takim pierwszym młodzieżowcem mocnym w Tarnowie, po latach posłów. Ale potem już poszło. Rok później rozpocząłeś ty, Piotrek Leśniowski, potem był Grzesiek tak. Rępała, potem Tomek Rępała, Marcin, po drodze Mirek Cierniak, Robert Warcała, cała plejada utalentowanych chłopaków, o których mówiło się już na początku drogi, że za chwilę zawojują świat. Ale to akurat chyba tak do końca się nie spełniło. Nie, nie, zdecydowanie nie. Zapowiedzi i nasze nadzieje i nie nadzieje kibiców pewnie były o wiele większe, aniżeli to się faktycznie stało. Często się zastanawiam nad tym, co było przyczyną. I do dzisiaj chyba nie do końca wiem. Myślę, że chyba głowy nie puściły do końca. Po tych latach komunizmu nasze myślenie, jeżeli wrócę pamięcią do tego, to było jakieś w ogóle amatorszczyzna zupełna. Także że na pewno dzisiaj z tym, co myślę, co wiem, postępowałbym zupełnie inaczej, prowadząc swoją karierę. Wtedy robiłem błąd za błędem. Ale tak de facto nie mieliśmy ani trenerów, ani menadżerów, kogokolwiek, kto mógłby nam tą karierę nakreślić, bo nikt tego nie znał. To wtedy się zaczynało. Tomek Golob, który zaczął walczyć z najlepszymi na świecie, zaczął praktycznie w tym samym momencie, ale on był kierowany już przez swojego ojca i poza tym no, nie porównujmy talentów Korzała Rępały do Tomasza Golowa. No to także, że on był tym pierwszym, który wskazał drogę. Chociaż te początki to też nie powiedziałbym, że to było takie zawodostwo, jak powinno wyglądać. Dopiero później, kiedy weszły pieniądze, kiedy zaczął robić wynik, to zaczęło to wyglądać zupełnie normalnie. Czyli... W tym czasie, kiedy myśmy zaczynali, nie było wzorców w Polsce i przebić się w tym było bardzo trudno. Czyli trochę klasyka gatunku. Gdybym wtedy miał dzisiejszy rozum, to pewnie potoczyłoby się zupełnie inaczej. Standard, wszyscy tak, bardzo dużo zawodników tak postępuje, nie tylko w żużlu, ale również i w piłce nożnej. W wielu dyscyplinach po latach dociera do ciebie. Jak powinno to wszystko wyglądać, ale niestety już za późno. No i tyle. Zmarnowana szansa tak de facto, no ale trudno, takie jest życie i ja tego nie zmienię. Okej, ale chyba nie do końca z tą zmarnowaną szansą, bo jednak jakby nie patrzeć, 15 lat ścigania, ponad 860 biegów, prawie 200 meczów w barwach jaskółek, ponad 1300 punktów, to nie są takie wyniki przypadkowe, które dziś ktoś przychodzi, jutro odchodzi i już ma. Trzeba było trochę na to zapracować. Tak, ale to jest już według mnie wyrobnictwo. To nie była jazda, na którą mógłbym... Ja mogłem dużo więcej osiągnąć w żużlu, gdybym inaczej poprowadził tą karierę. Tak to pojeździłem troszeczkę w lidze, trochę punktów zdobyłem, ale myślę, że to, co rozdrobniłem, myślę, mój talent i moją jazdę, ja myślę, że osiągnął 30% tego, którym i większy zawodników z tego czasu osiągnął 30% tego, które co mogli by osiągnąć. Nie? Także, że to już było i gdzieś tam zaistniałem, gdzieś moje nazwisko jest, ale to nawet nie jest procent tego, co mogło być. No dobrze, ale z tego, co mówisz, wynika, że nawet gdybyś zdecydował się na zmianę klubu w Polsce, to pewnie i tak niewiele by zmieniło, tak, twoim zdaniem? Nie, to nie była kwestia zmiany klubu, czy tego, że w Tarnowie czegoś mi brakowało. Moje myślenie wtedy było zupełnie amatorskie i nie miałem nikogo, kto mógłby to zmienić, bo nie było wtedy trenerów, czy ludzi związanych z wielkim sportem.
myśmy wyszli z komunizmu, z amatorstwa, gdzie klub dawał motocykle i tak się wyobrażały kolejne pokolenia zawodników, trenerów i oni nas przejęli. Oni byli świetnymi pomocami, jeżeli chodzi o naukę jazdy, o pomoc w początkach naszej kariery. Takie ABC, podstawy. Nie potrafili poprowadzić, nie potrafili nam doradzić, bo po prostu sami też nie mieli takich wzorców. Czyli Stasiu, Kępowicz, inni, ich cieszyło, że jest medal MDMP i to ich satysfakcjonowało. Nie mieli pojęcia, że można by... Zupełny brak ambicji. Jest bardzo mi to ciężko powiedzieć. Stanisław Kępowicz, który był tak faktycznie moim pierwszym trenerem, miał bardzo dobrą rękę do juniorów, no bo tak faktycznie. Nie sądzę, żeby to był zbieg okoliczności, że odkąd objął stanowisko trenera szkółki, nagle z 8 czy 9 chłopaków zaczęło się liczyć wśród juniorów Polski, więc zdecydowanie miał rękę do juniorów. Ale on też nie miał skąd czerpać tej wiedzy. To nie było to, że jego to satysfakcjonowało, ale nie wiedział, jak to ma wyglądać, czy mamy być zawodowcami, jak mamy ten sprzęt tuningować. Dużo czynników jest związanych z tym. A myśmy byli jak ci amatorzy, no to tak de facto do 93 roku, czyli do wieku 22 lat, no mieliśmy wszystko z klubu. Nie martwiliśmy się o sprzęt, nie martwiliśmy się o wypłaty, o dowód na mecze. A niestety problemy, które masz na początku, jak Duńczycy w wieku 16-15 lat muszą sami o to wszystko zadbać, to procentuje później, bo ty musisz jako młody zawodnik o tym wszystkim myśleć. Musisz o to walczyć, musisz to drapać paznokciami, tą swoją karierę i w wieku tam 20 lat już stoisz mocno na nogach. Myśmy byli jak dzieciaki, którzy się niczym nie martwili do wieku 23 lat, a później już było powoli za późno. Myśmy powinni zacząć jeździć w Anglii, w Szwecji. Nie było takiego nacisku. Nam też trochę może i z lenistwa się nie chciało, no bo to był jednak bardzo ciężki czas, który musiał być na siebie wziąć. No i tak to wygląda, jak wygląda. A tu można było niewiele i można było wygodnie żyć, prawda? Tak było, dokładnie tak było. I chyba pierwszym, który złamał tę zasadę, choć nie do końca, był Andrzej Rusko we Wrocławiu, zatrudniając Otto Weissa i zdobywając 3 tytuły pod rząd. Tam też nie do końca zawodnicy sami musieli o wszystko dbać, raczej mieli to podawane na tacy, ale on pierwszy chyba miał taki pomysł, że można by inaczej, tylko jeszcze nie do końca może też wiedział, jak inaczej. No tak, ale we Wrocławiu był to pierwszy powiew takiej współpracy z bardzo dobrym tunerem. Sporo pieniędzy poszło na sprzęt, zawodnicy dostali świetne motocykle w tym czasie. Mieli kontakt na co dzień z kimś, kto potrafi doradzić, jeżeli chodzi o przełożenie, o takie inne rzeczy. Na pewno był to pierwszy krok. Czy do końca się sprawdził? Nie wiem tego, ale na pewno Andrzej Rusko otwarł się na zawód. Także to na bardzo dobry ruch był. No i stąd się wzięły tytuły mistrza Polski. Myśmy w tym czasie musieli jeszcze gdzieś tam dbać o jakieś krzywki źródła, skąd to wziąć. Także myśmy mieli tutaj troszeczkę gorzej. Mimo, że w wieku tam 18-19 lat mieliśmy jednego z pierwszych sponsorów, którzy myślą o panu Piotrze Rolnickim, który dał nam po jednym przynajmniej dobrym silniku i naprawdę te silniki były zupełnie odbiegały od tego, które mieliśmy w standardzie otrzymane z klubu. Także można powiedzieć, kontakt z zawodem wtedy procentował bardzo. No ale też od razu odezwało się polskie piekiełko, bo chwilę później konflikt klub rolnicki, skutkiem czego powstała Wiktoria w Machowej. Tam też odeszli zawodnicy część z Grześkiem Rębałą, z Pawłem Jachymem, z Doncasterem Shirą. Tam odszedł Stasiu Kępowicz, no ale potrwało to raptem półtora roku. No tak, wiesz, jak jeszcze raz wsiadłem
nasz warsztat z lobby, który mieliśmy wtedy na terenie zakładów azotowych i tydzień wcześniej ten warsztat był pełen motocykli. Tam było, nie wiem, wtedy 20, może więcej nawet motocykli. I nagle ten rozłód nastąpił pomiędzy rolnickim a Unią Tarną. Ja zobaczyłem dwa szkółkowe motocykle, zero narzędzi, no praktycznie pusty warsztat koło ściany. Pierwsza myśl była, ten tarnów się tego nie wygrzebie, na tym nie będziemy mieć, nie mamy szans, żeby z tego wyjść. I tak de facto to dla Tarnowa, to nie wiem, czy nie był, jak to mówią, to cię nie zabije, to cię wzmocni. Przydatny wstrząs. Wtedy bardzo się postarały, kupiły nowe motocykle dla nas i to był moment przejścia na zawodowstwo. Po prostu dostaliśmy motocykle z klubu, które musieliśmy spłacać przez pierwszy sezon. No ale już na koniec sezonu każdy z nas miał dwa motocykle, sprzęt, jakieś tam samochody i to był ten pierwszy taki strzał, gdzie przyszło zawodowstwo do Tarnowa. Między innymi dzięki Rolnickiemu, że tak się stało, jak się stało. Zaczęliśmy się martwić o siebie, o sprzęt i o inne rzeczy, no bo tak zostaliśmy zmuszeni. W tym czasie doszedł do nas WIG, no i całkiem niezwykle się zrobił z drużyny, która była praktycznie skazywana na porażkę w tym sezonie. Utrzymaliśmy się chyba tam nie na przedostatnim miejscu, trochę troszkę wyżej, już nie pamiętam, ale ten sezon, wbrew pozorom, to był taki przełomowy dla nas. No ale wspominałeś o tym braku wzorców. Z drugiej strony jednak sporo ludzi z tego regionu wyjeżdża do Stanów. Każdy ma kogoś krewnego, który właśnie w tych Stanach zamieszkał, więc chyba mogli mieć pogląd, jak to powinno wyglądać. No tak, ale to jeszcze musisz mieć kogoś, który jest blisko żurla, żeby ci powiedział, jak to tutaj wygląda. Jeżeli praktycznie nie masz swojego sprzętu i jedziesz na klubowym, no co, ktoś to przyjeżdża na wakacje z Ameryki tutaj, ma ci powiedzieć, wiesz co, bo tam mają buzy, tam mają swoje teamy, no i co z tego, no powiedzieć, to byśmy o tym wiedzieli, że tak jest, tylko jak to zrobić, jak to zorganizować, skąd się na to sponsorów, jak rozmawiać ze sponsorami, nikt nie ma zielonego pojęcia, jak to zrobić, także, że myśmy byli zdani na to, co wyjeździliśmy z punktów z klubu. To były takie pieniądze wtedy, że żeby sobie kupić nowy cylinder, to musiałem odjechać niezłe 2-3 mecze. No tak, zupełnie, zupełnie inne relacje finansowe niż choćby w tej chwili. Tak, ale z kolei nikomu do głowy nie przychodziło, albo bardzo rzadko, żeby ruszyć, ja przeprosiłem, 4 litery i pojeździć po sponsorach, poszukać sponsorów na to. No tak, to dzisiaj wygląda, nie? No jest inne pieniądze są dzisiaj, to na pewno, bo dzisiaj, jeżeli zawodnik może kupić za dobry mecz dwa motocykle kompletne, no to troszeczkę to inaczej wygląda, nie? Aniżeli w naszych czasach. To nas wcale nie usprawiedliwia, bo jeżeli byśmy jeździli w Anglii, w Szwecji, wtedy trzeba było po prostu mocniej pracować i tam na to zarobić. Jakoś na zachodzie to robili i dawali radę. Robert, ale tych tłustych czasów Unii nie doczekałeś jako zawodnik. Pojawił się sponsor, pojawiły się pieniądze, przyszedł Marek Ciślak, Golobowie, pociągnęli za sobą Janusza Kołodzieja, pociągnęli Marcina Rempałę, ale to jednak byli najemnicy. Oni przyszli, zrobili wynik, poszli i znowu zaczęły się chude lata. No, Marek Ciślak przyszedł w 2009-2010 roku, a to, o czym mówisz, to już było w 2004-2005, gdzieś taka jeszcze tam nawet wtedy nie było, także, że... No ale tak było dokładnie, bo przyszedł Golobryk, a co wtedy było dla nas wszystkich szokiem. Najemnicy, no tak jest, no co innego, co ci mam powiedzieć? Przecież to, że zawodnik zmienia klub co roku i mówi, że kocha Częstochowę, Lublin, Zielonogórę, no to są zwykłe puste słowa, chyba wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Każdy przychodzi. Kocha zupełnie co innego, tak? Każdy przychodzi zarabiać pieniądze i to są po roku się rozchodzą czasami w lepszej atmosferze, czasami w gorszej, ale to jest
To jest biznes, to jest ten, który, na którym ludzie teraz zarabiają, teraz już zupełnie inaczej myślą, bo to są zawodowcy, dlatego też bardziej dbają o siebie, bo wiadomo, że każdy wyścig, który kupić w sezonie, czy mecz, czy pół sezonu, to są strata ogromnych pieniędzy, także że też bardziej zawodnicy na siebie uważają niż wtedy, kiedy my jeździliśmy. No ale też chyba ciągle nie nauczyliśmy się w Polsce mówić o tym otwarcie. Tak jak wspomniałeś, co roku słyszymy, że kocha jedno, drugie, trzecie miasto, tam gdzie akurat przyjdzie mu startować, a mało kto uczciwie przyzna, że no sorry, odszedłem, bo tu była bida, tam dawali mi lepsze warunki, mogłem zarobić, więc zmieniłem klub. Mam 15, góra 20 lat kariery, w tym czasie muszę zarobić na solidną emeryturę. Zupełnie uczciwie i zupełnie naturalnie. Cóż w tym zdrożnego z drugiej strony? Nie. No żużel absolutnie jest sportem komercyjnym i to jest naturalna sprawa. Zawodnicy, wiesz, golą, co, dlaczego miałby kochać Tarnów, czyli karton, który generalnie od czasu, kiedy skończył jeździć, nawet jak był zapraszany, tutaj nie bardzo go to interesowało. Przyjeżdżał, zarobił i to jest wszystko. I tak postępują praktycznie wszyscy zawodnicy zachodni. To nie są te czasy, kiedy tam były derby i oprócz tego, że myślałeś o swoim wyniku, to dostawałeś ciarek Żodana, bo były derby z Rzeszowem i ambicja była wyzwolona 3 razy, bo to jednak był twój klub, bo to ludzie też tego czułeś tam, ja także, że tego dzisiaj derby, to już to nawet nie jest w połowie z tym, co było kiedyś, derby pomiędzy Bydgoszczą, Toruniem, czy Zielonogórą i Leśnem, to jest, dalej są atrakcyjne, ale nawet nie w połowie z tego, co było kiedyś. Brakuje wychowanków w zespołach. Zdecydowanie tak. Robert, po skończeniu kariery zdobyłeś licencję, byłeś przez pewien czas kierownikiem drużyny, ale do końca jednego z sezonów też nie dotrwałeś. Tam mam wrażenie, co pewien czas gotuje się w tym jaskółczym gnieździe. Na czym to polega? Jest stabilny sponsor. Nie wiem, czy ja się nadawałem do tego, po prostu czasami za dużo powiedziałem. Powinien bardziej myśleć politycznie. No i czasami zagotowało, czasami tak było, nie? No ale wróćmy do wątku. Jest od kilku lat stabilny sponsor, czyli tak. Teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wróciły te tłuste lata, a one jakoś wracać nie chcą. No nie chcą, wiesz co, nie wiem, czym to się wytłumaczyć. Dla mnie tłumaczenie brakiem toru, stadionu są po prostu głupie, no. I dla mnie, ja w tym sezonie to praktycznie bardzo rzadko byłem na stadionie, bo jazda o nic w ogóle mnie nie kręci. Większość ludzi chyba w ten sam sposób myśli. Sytuacja w Polsce jest jaka jest. Na nowy stadion bym nie liczył w najbliższym czasie raczej. A wiesz, jeździ 10 lat o to, żeby dojeździć sezon do końca, po co? Po co? Tutaj trzeba wziąć i pomyśleć, jak dostosować ten stadion do wymogów Ekstraligi mniejszym nakładem i jechać o coś, bo to musimy o coś jeździć, bo inaczej to grać już taki marazm, że naprawdę ludzie bardzo mało rozmawiają o żużlu. Na stadionie jest około 1500 ludzi. To idzie w złą stronę, moim zdaniem. Mówisz marazm, ale z drugiej strony, co tylko zaczyna się dziać coś pozytywnego, to jakimś takim tarnowskim zwyczajem, a to Piotr Olnicki poróżnił się z klubem, a to potem Sławek Tronina powiedział, zdaniem niektórych dwa słowa za dużo, pozbyli się go. Z kolei Cody z Mirkiem Cierniakiem niedawno odgrażali się sobie wzajem sądami, bo każdy ma swoją szkółkę. Jakoś nie potrafią się w tym Tarnowie dogadać. Wiesz co, to jest podejrzewam, w każdym klubie są podobne sytuacje. Nie wiem, tutaj bardzo, bardzo często wypływa to na zewnątrz i tak to wszystko wygląda. Nie wiem, co ci mam odpowiedzieć na ten temat, bo masz dużo racji, ale nie chciałbym się zagłębiać akurat w ten temat i tyle, nie? Bo ja jestem stąd, znam tych chłopaków, rozmawiam z wszystkimi i nie chciałbym nikać jakieś tam
konflikty między nimi. Jeżeli coś jest, nie powinno się tego rozmawiać, o tym rozmawiać na zewnątrz. Przede wszystkim powinno zostać w czterech ścianach, to jasne. Dokładnie. Ale z drugiej strony niepokoi choćby to, że pokazał się fajnie kolejny wychowanek, młody Cierniak, syn Mirka. No i już go nie ma w Tarnowie. No ale to jest z powodu tego, że jedziemy o nic. No dokładnie, ja wcale się mu nie dziwię, no bo jeździł jeden sezon, drugi sezon. Jeżeli chce się rozwijać, jak powiedziałeś, ma ileś tam lat jazdy przed sobą, ma możliwość zarobienia też pieniędzy i wejścia w ten wielki żużel, jakim jest na ten moment Ekstraliga. Ten krok był właściwy i powinien to zrobić moim zdaniem już wcześniej, nie teraz, ale no dobrze, że się w ogóle na to zdecydował i tyle. Robert, widzisz jeszcze jakoś swój powrót do klubu? Wiesz co, moje pożegnanie z klubem się odbyło w taki sposób, że raczej nie, ja nie myślę już pracować w tym klubie. Czyli dość, znowu. Dość długi temat, dość skomplikowany i dość nieprzyjemny i tak jak to miało miejsce i mówisz, też nie wiem, czy chcę o tym rozmawiać. W każdym razie nie, już ten temat jest zamknięty. Czyli może trzeba by w końcu jakąś flaszkę odpieczętować, usiąść razem przy okrągłym stole i rzucić to wszystko w kąt, zacząć pracować wspólnie, żeby jechać o coś. Ale nie, bo to nie, to o czym ja mówię, to nie była sprawa jakiegokolwiek konfliktu, bo ja się tam generalnie to z nikim nie kłóciłem, tylko że no tak się złożyło, bo to ja mówię o sezonie, kiedy spadliśmy z ligi, kiedy ja byłem ostatni raz tego menadżera. No to sytuacja była dość skomplikowana, mi się nie podobały ani wtedy działania niektórych osób, ani mi się do dzisiaj w pełni nie podobają. Nie wiem, czy powinienem się zagłębiać aż w ten temat, bo... Okej, to inaczej. Jakiego bodźca potrzeba? No bo sponsor Azoty, solidny, wiarygodny, co roku jest. Czyli płatnikiem Unia wydawałoby się jest solidnym przynajmniej. Stadion... No, sponsora jest naprawdę, to jest półtorej nowi, a potrzebny, żeby stać na tym, no bo miesiąc, rok klub dostaje potężne pieniądze, o których inne kluby mogą pomarzyć, ale patrząc z kolei na resztę reklamodawców, no to kiepsko to wygląda. Też się poniekąd czasami ja Azotą nie dziwię, że się no nie pochlebnie o tym wyrażałem, no bo oni ciągną jedynie ten wózek, więc ja rozumiem, że z jednej strony jest bardzo ciężko znaleźć nowych sponsorów, bo to nie jest łatwo jest powiedzieć idź i znajdź. No nie jest to prosta rzecz, szczególnie w tych czasach. No ale z drugiej strony, no jeden sponsor tego chyba nie pociągnie. Ten sport jest tak kosztowny w tym momencie, że jest bardzo ciężka sprawa. No ale historia zacna. Zygmunt Pytko, mistrz Polski, Stanisław Korabik, Marian Wardzała, Gawełczyk, Kajmowicz, Proszowski, Placek, Wilin, potem wasze pokolenie i teraz nagle to się ucięło, pojawia się jeden fajny wychowanek, no niestety ginie w dramatycznych okolicznościach na torze, pojawia się kolejny, na wstępnym etapie kariery odchodzi, nie widać tego światełka w tunelu. No bardzo jest to smutne, powiem ci szczerze, bo bardzo mi się marzy drużyna złożona z naszych wychowanków. Szczególnie, że ci, którzy jeżdżą w tym momencie, myślę o 3-4 zawodnikach, stanowiliby bardzo mocny trzon i jesteśmy w stanie zmontować bardzo mocną drużynę złożoną tylko z własnych wychowanków. Także, że jest to bardzo smutne, że czasami wychodzi na prezentację, zastanawiasz się, oglądasz prezentację i zastanawiasz się, kto to jest. Co to za gość? On w zeszłym sezonie był tu, był tam. No, jest to smutne. Robert, zatem w przyszłym roku za tobą półwiecze, zatem niech od przyszłego sezonu karta się odwróci, los się odwróci i jaskółki znowu będą latały wysoko. Wszyscy byśmy tego sobie życzyli, bardzo byśmy chcieli, bo to miasto zasługuje na żużel na wysokim poziomie, jest grono
bardzo wiernych kibiców, no ale to są pewne granice cierpliwości. Także myślę, że po latach posłuchy, kiedy wreszcie zaczniemy wysoko latać, stadion zapełni się znowu kibicami. Dziękuję za rozmowę. Trzymaj się. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się. Dzięki wielkie. Pozdrawiam.